Siemanko, Sportowo Świeże. Jedziemy na Zakopane. Jestem pod stosem w Zakopcu. Wyjechałem. Dobra, teraz bez żartów idę sobie na miasto. I w ogóle zajebista akcja. Dzwonił do mnie. On teraz w Tajlandii siedzi. Trener, który w boksie, który mnie nauczył praktycznie całego tego stylu, jaki ja miałem, i nauczył mnie chyba najwięcej, no najwięcej, ja mówię, że najwięcej nauczył mnie w boksie, i to jest Zbigniew Frau, bo tak, z Warszawy, postać dosyć znana. A jeszcze lepsza opcja, idę do drugiego trenera, jakby drugi najlepszy trener, który jakby ciągnął cały mój styl i dokładnie mnie rozumiał i w ogóle zajebiście, nie? To jest Emin Husajnow z Kętrzyna i właśnie idę do niego go odwiedzić. Może trening zrobimy jakiś, zobaczymy. Może dzisiaj, może jutro. Pozdro. Idę do Emina. Co, idę do Emina, do kurwa palace zajebanego. Z tobą się nazywał ten szef taki, się pruł, że tam kurwa te się podłączało plejkę, rozumiesz? W pokoju, jak na obozach byliśmy, o, widać Emina. Ale tak, jest palace, jest Enerek. Halo! O, jest. Dobra, lecę. Jestem pod palacę. Idę z trenerką, pogadam. Wożę się w tym, w Polsce. Idę się Polska, bo mogę. I co, idziemy pogadać sobie. Może trening jakiś załapię. Coś nagram. Pogadamy, będzie też na vloga. Prawa ręka. A propos tarczy tak samo, nie? Nie, co innego początkujący zawodnik, którego od samego początku stawiasz, no to wiadomo, musisz mieć lewy prosty, przyjść na tarczy, lewy prawy, lewy, lewy prawy, pod chwileniu lewy, półniku lewy, nie? Ale jak już zawodnika masz już w takiej fazie zaawansowanej i widzisz, że dobrze się rokuje, zapowiada, ma swoje atuty, ma swój styl i ma coś swojego, koronnego, bo zawsze każdy zawodnik ma te, coś swojego, tak? I wiadomo, że jeden ma prosty, silny, jeden ma sierpowy, silny, jeden ma hak. Jak ja widzę, że ktoś tam z nich ma, no na przykład ten lewy sierpowy, to ja pracuję na tym lewym sierpowym. Ja nie robię z nim tarczy, taką wieś, Wszystko, no. Nie, ja też jestem za tym, robię, że... Ja robię kombinację pod niego. Na przykład lewy, prawy i ten trzeci mocny, lewy sierpowy. I chodzimy i ten mocno akcentowany. No. Albo wystawiam mu tylko sierpowy i znowu... I w ogóle to jest podstawowy problem u trenerów, że... Wszystkich chcą wszystkiego nauczyć. Tak. Że na przykład nie ma coś takiego, że jak jest grupowa walka z cieniem, to ty robisz tylko to. To też są reguły, tak? Trenerzy też chcą dobrze, bo o co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę mistrz, on zawsze jest wszechstronny, inteligentny. Zauważ, że wszyscy mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie olimpijscy, oni są diamentami, oni są wyszlifowani, oni są bardzo kreatywni, oni wszystko potrafią robić. Zobacz, jak Łomaczenka boksuje, i tu przejdzie. A Łomaczenko te robi. Ten psychiczną układa przecież kostkę Rubika, nie? A przejście Łomaczenko, pamiętasz? My z tobą to robiliśmy. No tak, no tak. I to na przykład ciężko nauczyć każdego. Ja nieraz też jak pokażę, ale to wyłapać, to jeszcze na sparingach trzeba by było. To boks, wiesz, wymaga elastyczności. I to taki maksymalny elastyczność. I to też zależy, kto jaki styl ma, tak? Tak, to, oczywiście. Że ja to zrobię z trenerem na tarczy i przecież zaraz...
No to jest scenerum, zacząłem robić. No. My robimy. Że lewy pach i zejście tak. Tutaj i teraz patrzymy, Łomaczenko robi, tak? No, że, to jest ale to ja wyjście, przykład, przejście no, z tej ręki już. Ja na przykład teraz z Wojkuta zajebiście walczę. Ja nie biję na worku, ja będę bić na worku, bo ja teraz 100 kilo ważę. Ja chcę na jednej łapie się pociągnąć, czy ważąc 100 kilo, ja teraz to trenuję, tak? I to jest jakiś rekord polski chyba będzie, tak? I to chcę zrobić i później wchodzę na głodówkę, jadę tym rowerem do Zakopca i później będę trzymał Michę, nie? To będzie z 90 kilo. To na 90 kilo to ja kurwa z 3 razy odchodzę się pociągnę tutaj. I mówię na Mańkuta, ja jestem chyba oszukany Mańkutem. W ogóle ten, bo na nogach, bo nogi to mam, że ciach, 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 tutaj o, że chodzę, tu. To możliwe, a że byłem... to nie chodzisz oszukany Mańkut. Jesteś po prostu uniwersalny. Nie każdy to potrafi, no nie. I na przykład... a niektórzy są po prostu uniwersalni. Potrafisz przestawić mózg, potrafisz się przestawić i potrafisz zaboksować, bo jesteś kreatywny. Te lata doświadczenie plus ta twoja elastyczność, nie każdy to potrafi, bo nie każdemu to dane, rozumiesz? No. W wyniku na Mistrzostwach Europy tak się nie robi. Ty robiłeś, zrobiłeś dwa razy, bo byłeś właśnie tym kreatywnym, elastycznym zawodnikiem. Niestety system ciebie zniszczył. System. Nie ty, tylko system. No ale nie ty pierwszy, nie to ostatni. To zawsze jest. To ten też ma podobne, tak? Do przeżycia. Z mistrzostwami. Z olimpiadą, tak? Tak, bo, ale no tam wiesz, o tym nie chcę. To no. Ale mówię z tym, na przykład jak... No Czenko też chyba zmienia pozycję. Tak. No. I właśnie mówię, że w ogóle teraz jak 100 kg waży, to mam taką pizdę w łapie, że szon. Ale dokończę tylko z tym przejściem. Robiliśmy na przykład, że lewy, zejście po prawym, i na przykład wątroba schodzę tak. I podnoszę, nie? Ale zajebiście jest na odwrotną pozycję, że prawy biję, prawy schodzę i tutaj on taką pizdę po żebrach, że prawy schodzę, pach i tu i jeszcze przechodzę i tutaj, nie? To jest mistrzostwo świata. Przetworzę trochę, bo mi gorąco. Tu wszędzie gorąco jest. No, ciepło jest. Zobacz, ale w PKS-ach jechałem w pociągach, to musiałem się rozbierać. Ale zobacz, teoretycy mówią, że nie przestawiać zawodnika lepiej. A teoretycy... Ale słuchaj, teoretycy mówią, że nie uczyć go na mańku, to jeżeli sam nie przestawia się. Bo są dzieci tacy, że na przykład bije, a raptem sam się przestawia i wtedy go warto uczyć. A jak ja obserwuję... na przykład początkujące grupy w Rosji, czy na Ukrainie, czy u siebie w kraju w Azerbejdżanie, to tam na początku technika polega na ustawieniu zawodnika od razu w dwóch pozycji. Uczą ich i z normalnej pozycji i z mańkuta. Tak, walkę z cieniem dają tak samo, jedna runda normalnie. Jedna runda na mańkuta, zmieniać pozycję. I oni, prawie co drugi dzieciak, co drugi zawodnik potem wyrasta na kreatywnego pięściarza i może boksować z podwójnej pozycji. Proste. Także ja powiem tak, ja lubię się uczyć, lubię obserwować. I nie idę starą szkołą, nie idę tym jednym takim torem, że teoria każe robić to. No, nie. Ale to jest kurwa... Ja się uczę. To jest brać autorytet za prawdę, a nieprawdę za autorytet. To jest... No, ja codziennie się zastanawiam na przykład. No. Codziennie się zastanawiam, czy ja dobrze nauczę, czy dobrze tłumaczę, czy ja dobrze robię. Codziennie się zastanawiam nad tym. Codziennie układam plan w głowie. Codziennie się zastanawiam, jak można zmienić w tym zawodniku coś, na przykład na te lepsze strony jego udoskonalić, a może jak mu wyeliminować te złe rzeczy. I wiesz, i codziennie nad tym się zastanawiam. Obserwuję, podpatruję różnych mistrzów, trenerów, bo wciąż uważam, że nie jestem doskonały i nie ma tak naprawdę doskonałych, tak? No tak, tylko jak ktoś stwierdzi, że jest doskonały,
to on już, on będzie stał w miejscu, on już no, nie będzie tak. chciał się uczyć, rozwijać. Bo to nawet ja też jestem za tym, tylko tu też właśnie, o, trzeba być margines, bo są, dzisiaj jest trend, że rozwój, że wszystko tego, że cały czas się rozwijać i to i tamto, ale no to jest dobre jak najbardziej, tylko koła na nowo się nie wymyśli, tak? Lewego prostego nie wymyślisz drugi raz, tak? Łokciem nie uderzysz w boksie. Banią też nie uderzysz. A ludzie jakby traktują rozwój, jakby uczyć się bić głową w boksie, chociaż tego nie można, nie? Bo to rozwój, bo więcej. No to taka anegdota, tak? Ale rozumiem to mnie. Że jakby na siłę, nie wiem, jeżdżą na szkolenia 50 szkoleń z martwego ciągu i wszystkie u wszystkich mistrzów olimpijskich, tak? Powiedzmy. A każdy mistrz robi inaczej. A mistrzem jest i ten, co miał sprzęt, i ten, co nie miał, ten, co miał dobrych trenerów, i ten, co nie miał, tak? Bo mistrzowie się rodzą, tak? W głowie, a nie od sprzętu czy od trenera. To jest jakby pomoc na dłoń, a nie priorytet. Widzisz, no. Na przykład teoria mówi, że moduł mistrzowski to są czynniki takie jak talent, warunki somatyczne, predyspozycja i charakter. Poniekąd to prawda. Poniekąd to ale prawda. Są wyjątki. Ale są mistrzowie, którzy nie mają na przykład warunków somatycznych do jakiegoś tam danego sportu, do danej dyscypliny, a zostawali mistrzami, i to wielkimi mistrzami, tak? Talentu niestety nie wypracujesz. Talent to jest cecha wewnętrzna, to nie jest cecha nabyta. To jest cecha wrodzona. Ale to też właśnie pod tamty się podłącza tak, trochę, nie? Ale talent trzeba poprzeć ciężką pracą. Bo bez ciężkiej pracy nie zrobisz niczego. A ciężką pracą można jakby nałożyć sobie też talent, jakby. Talent do ciężkiej pracy. Można wypracować. Można wypracować daną technikę, można wypracować siłę, dynamikę, nawet nie mając talentu, można to wypracować i też można po tym zostać mistrzem, bo możesz trafić na talenta, ty nie masz talentu, ale możesz go zajeździć psychicznie i on się podda, bo psychicznie tak, i fizycznie bo nie ma psychy na przykład, tak? A mocna psycha to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, bo psycha w sporcie to jest postawa. No to jest priorytet, nie? Tak. I na przykład tu właśnie, tu już nie będę przytaczać nazwisk, ale miał walkę ostatnio polski bokser, w Polsce walkę i przegrał chyba, w pizdę dostał. Od gościa, tam parę poziomów niżej, to jest typowy taki schemat właśnie i to jest coś takiego, jest dobrze ułożony technicznie gościu, nasz rodak, dobrze ułożony technicznie i praktycznie nic poza tym. Nie jest genialny, ale jest dobry i dobrze się go ogląda i wolno. Jest drugi jakiś chamski taki łepek, co wychodzi napierdalać, tak? I wymęczył tego gościa w pierwszej rundzie klinczami. A kto ćwiczy klincz? Kto ćwiczy się w klinczu? Brudny boks, tak? Ile razy było na, jeszcze w tych, ile razy było na jakichś miastowych zawodach, że ktoś ma z kimś walkę i z Ukrainy przyjeżdżały, z Rosji do nas czy gdzieś tam i już taki zdopierdolony, taki duży, a widać trener tego szlinka przełyka, nie? Że trener bardziej zasrany od zawodnika, a siły nie robią. Już nie mówię tam o pakowaniu, to też jest temat rzeka, można gadać i gadać. Tak, jedni naprawdę są tak sprytni, że bez siły wygrywają. To są oczywiście wyjątki. Ale to są właśnie, to są małe procenty. Ja zawsze o tym mówię, że to jest, to trzeba mieć genialną technikę. To jest, tak, to są ewenementy. Ewenementy, no. Oni mogą nawet, są tacy, znałem nawet takie moje czasy, co przychodzili na trening 2-3 razy w miesiącu. I nawet wąchali klej,
i popijali, a zostawali mistrzami świata. Znamy takich. Potem źle skończyli, ale wygrywali. I im kondycja nie była potrzebna. Tak potrafili ułożyć swoje siły, żeby trzymali te trzy rundy. No ale to są wyjątki, to nie idzie w parze z teorią, tak? No właśnie. Tak samo ten Juras, komentator z KSW mówi, tam są jakieś walki, to mówię nieraz, że brutalna siła zawsze wygra z techniką. Ale też trzeba brać do tego, jak jest technika genialna, taka naprawdę poziom ever, no to już ta siła nawet nie pomoże. Nie zgadzam się z nim. Ja zawsze mówiłem, technika zawsze zwycięża. Technika, nie siła. Ale jak jest ktoś dużo silniejszy, to tam... Nie. Technika... Przyfauluje coś tego, technika, to... Technika... to moje zdanie oczywiście. No. Wiadomo, każdy ma prawo na swoje zdanie. Ja uważam, że technika, oczywiście, jeżeli ma psychę twardą, to wygrywa. Technika poparta wzmocnieniem psychicznym, psychologicznym, wygrywa. I zauważ, że zawodnicy, którzy u nas, na przykład w Polsce, są mistrzami Polski, trafiają do kadry, większość, nie, to nie są technicy, większość to są silni zawodnicy. Wchodzą, po prostu się biją. Ale jak jadą na Mistrzostwo Świata Europy, to w pierwszych walkach odpadają z o wiele lepszymi technicznymi zawodnikami. No. Technika zwycięża. Jak nie masz techniki, to w pewnym momencie stajesz. Bez techniki może dojdziesz do poziomu mistrzowskiego, do juniorów, w juniorach, ale potem już w seniorach, już w młodzieżówce. Już ale stajesz. A w zawodowym jak jest? Zawodowym zawsze no, się znajduje... No nie mieszajmy zawodowy z amatorskim. Ale pomieszajmy, pomieszajmy. Ja nie jestem, może tak, inaczej. Jeśli już rozmawiamy o boksie zawodowym, to rozmawiamy o boksie zawodowym klasy wysokiej. Nie rozmawiamy o boksie zawodowym i o tych staniach naszych w Polsce. Jeżeli chodzi o boks zawodowy, no to ciężka waga, wiadomo, tam siła dominuje. Ale weźmy takich mistrzów, wymieńmy mistrzów, patrz, Oscar De La Hoya, Roy Jones Jr. Roy Jones był silny. Ale technika przeważała. Tak, ale na przykład Mayweather, niby on nie jest silny, tak? To jest typowy technik, ale każdy mówi, że on ma klincz silny strasznie. Tak, tylko że widzisz... Strasznie silny klincz. Gdyby w boksie amatorskim zmienili system punktowania i zrobili tak, jak w boksie zawodowym, to może byśmy też zaczęli przygotowywać zawodników na jedno uderzenie. Rozumiesz? W boksie zawodowym jak jest? Pierwsze dwie, trzy rundy on nie pokazuje wszystkiego. On boksuje lewo, chodzi, oni się badają, oni się macają, kurczę, bo mało skaczą. Dlaczego? Bo mają po 12 rund. Dopiero zaczyna się po czwartej, piątej rundzie, zaczyna się ostra jatka. U nas niestety my mamy na to tylko 3 rundy czasu i system punktowania mamy taki, że kurczę, uczymy bić seriami, żeby zawodnik wygrał i celnie, tak? No i teraz tak, druga sprawa. 90% sędziów nie boksowali. No to jest tych samych scenariami, kurwa, personalnymi. Tak, nie mają refleksu, nie widzą, na przykład, patrz, ty boksujesz, ja jestem pod ringiem, jestem sędzią punktowy, ty jesteś plecami do mnie odwrócony, plecami, ja siedzę. Twój przeciwnik zadaje ci 3 ciosy, ty przyjmujesz na bloki. Żaden nie jest celny. Chodźcie. Tak? No. Ale co robię ja? Czyli sędzia, który nigdy nie boksował. No. Daję. Bierz to, Mirek Miki. Biorę pod uwagę, że twój przeciwnik wygrywa. Bo ja nie widzę, czy to obrywasz, czy nie. Rozumiesz? I to jest to. To jest nasz wielki. Następna sprawa. Kobiety są i sędziują. Kobieta. I to jest wielki błąd. Do kobiet to jest wielki błąd, bo nie mają.
tego refleksu. One niektórych czasów nie widzą, one nie wiedzą, kiedy przerwać tak naprawdę. W porę nie przerywają. Nie są obiektywne. Przez to, że mają słabszy refleks. Chcesz, Wojtuś, tu? I to jest nasz wielki ból. Nawet wiesz, kwestia kogoś lubi, kogoś nie lubi. Albo jest zazdrosny jako zawodniczka. To jest w Polsce. Największe wałki sędziowania z ręką na sercu, przyznaję, wiele po całym świecie jeżdżę, widzę na mistrzostwach krajowych. Największe wałki są w Polsce. Niestety, ale to jest prawda. Ten, Wojtuś, dasz smoka? Sporo zawodników zostało skrzywdzono. Nie pierwszy, nie ostatni zawodnik został skrzywdzony, szukany. Nie pierwszy, nie ostatni zawodnik przez kapryzy trenera kadry został zniszczony i potem rzucił boks, bo nie był powoływany, albo uciekł na zawodowstwo. I co jest? Nie pierwszy, ostatni zawodnik narzeka, że Polski Związek Bokserski o niego nie dba. Już nie wiem, ile tych prezesów się zmieniło i zarządów. I na każdy zarząd ludzie przywieszają. Jeszcze nie było w historii polskiego boksu tak, żeby któryś zarząd cała Polska chwaliła i była zadowolona, bo wszyscy robią pod siebie. Dlaczego? Bo jest system punktacji. Dlatego. Bo w Polsce jest system punktacji, za punkty tam jakieś są pieniądze i dlatego sędziowie robią wałki, a jeżeli chodzi o trenerów kadry, niestety też powołujemy więcej ze swojego okręgu, żeby potem też punkty nabijać, pupili powołują, tak jak w twoim przypadku. Główny trener kadry wolał powoływać Olasza. A ja bym świadkiem, jak go przed Mediolanem, przed Mistrzostwami Świata w Cetniewie przekładał już na sparingu z rękę na rękę. A potem jak z nim rozmawiałem, mówię, a czemu go wziąłeś na świata? Przecież Czarek go lał. No tak, bo tak, ale wiesz, on jest większy, duży, postawiłem na wzrost, na masę. Proszę bardzo. Tak jest, ale nie było dlatego, że on nie większy, tylko to było z jego miasta, z jego okręgu. I punkty się liczą, prestiż dla okręgu się liczy, dlatego w Polsce zawodnicy uciekają na zawodowstwo, są skrzywdzeni. Zobacz, Jakubowski jak został potraktowany, Kiwior już uciekł na zawodowstwo. Z Jakubowskim współpracuję online, będę go prowadzić, co mogę, mu rękę będę naprawiać. Jakubowskim, bo się odezwałem do niego. Dobry zawodnik, techniczny, fajny, ułożony. Żaden prosty będę jej na igrzyskach trafił na wielkiego Angola, ale miał złą taktykę podaną. Obrali mu złą strategię w narożniku, dlatego nie wygrał walki. Ale dał z siebie wszystko, bo oglądał tą walkę. I to jeszcze kilka razy przewijało. Chłopak dał sobie wszystko, próbował. Tylko, że gdzieś tam narożnik zawiódł. Podejrzewam, że narożnik. Nie psychika, tylko narożnik. Ja podejrzewam narożnik. Także niestety. To taki jest niestety nasz ból, taki sport w Polsce. Taki system. O. Samirek, nie przeszkadzaj. O, jaka koszulka. Samir. No. Ciekawe, jak tam z głosem się nagra. Myślę, że dobrze. Samir, nie przeszkadzaj. Synek. Samirek, odejdź tam. Czyli piątka. Piona, daj pionę. Ej. Mamy takie niestety, no. To już od lat to się dzieje. Szybko, piąteczkę idź przybić. Na Mistrzostwa Świata nas też źle potraktowali, jak pojechaliśmy, jak ja pojechałem z kadrą na Mistrzostwa Świata. Ty byłeś wtedy z nami. Pamiętasz, finały miały być 4 maja, a my mieliśmy bilet 2 maja powrotu. Pamiętasz, że nas potraktowano. Także... No ale wy będzie, no to dobrze przyjedni chyba, co? No. Akurat my mieliśmy najlepiej w ogóle naszej. No, tak. No. I potem powrotem biletem. Oni nam przecież ten
zafundowali. A tu wiesz? Przyklejony do brzucha. To mojej Kasi, babcia kiedyś z mojej Kasi. Jutro ma dziewiątą tarczę. To tylko 10 lat temu, bo ona też mogę na sklepie. Nie, cjanota, nie kontaś. Dobra, kolejny dzień. Idę do Emina na tarczę. Wczoraj było trochę pochlane, ale nie dużo. I co? Jeszcze trudno, jak poszedłem klimać. I teraz dochodzi dziewiąta, ale spadam do tego zjebanego palaca. Wczoraj gadałem z Eminem trochę na różne tematy. Będzie trochę to wszystko pocięte, bo tam lecą nazwiska takie, że to przypał by był, nie? To ogólnie o całym syfie, co w boksie się dzieje. Także no, mój pierwszy vlog, ja robię to na spontanie trochę. To może być chaotycznie. Ale następnym razem sobie zaplanuję wszystko, nie? Także się widzimy na sali. Na dziewiątą mam tutaj seminarium o tym, co robić oprócz technik typowo poddany sport walki, czyli będę mówić o tym, jak prawidłowo robić przede wszystkim siłę, jaki ja mam podgląd do cardio i wiele więcej. Myślę, że się rozgadam, mam godzinę na to tylko, ale to wiecie, ja będę z zawodnikami z kickboxingu gadać, bo tam pewnie się przedłuży, bo to jeden coś powie, to ja coś dopowiem. Wiadomo, jak to jest, nie? Jak, no, wiadomo, dobra. Lecimy.